Cześć, z tej strony FRL, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku czeka nas naprawdę wielka zadyma. A z pewnością zastanawiacie się, dlaczego tak mówię. Moi drodzy, Frank jest moją pierwszą postacią epicką, którą podniosłem na poziom 9. Mało tego, dzisiaj w sklepie za 2000 golda będziemy mogli kupić Star Powera właśnie do tej oto postaci. Sprawdźmy teraz, co daje nam Star Power. Kradzież mocy. Frank kradnie moc pokonanego zadymiarza, zwiększając zadawane przez siebie obrażenia o 40% przez 10 sekund. Więc moi drodzy, jeżeli pokonamy jakiegoś zadymiarza, nasz Frank przez 10 sekund dostaje supermocy, tak jakby napił się ślurpa, czyli tego małego soczku. Zanim zaczniemy samą grę Frankiem i sprawdzimy, jak się spisuje razem ze Star Powerem na polu bitwy, wy widzowie pochwalcie się w komentarzu, jaką wy postać macie podniesioną już na 9 poziom i macie odblokowany na niej Star Power. I o mały włos bym zapomniał, musimy otworzyć 2 megaboksy za zostawione 8000 łapek pod ostatnim odcinkiem. Przypominam, że umowa z FRL-em trwa, za każde zostawione 4000 łapek w górę pod tym odcinkiem w następnym materiale otwieramy jednego megaboksa, ponieważ cały czas polujemy na ostatniego brawlera, czyli Leona. Mam nadzieję, że dzisiaj coś spadnie. Otwieramy. Niestety tylko 5 przedmiotów, monety, punkty mocy do Pam, do El Primo, do Colta, do Daryla, do Mortisa i jakiś bonusik. Super. Szkoda, moi drodzy, że nie mamy skrzynek w przecenie. Otwieramy jeszcze jedną za 80 gemów i uwaga! 5 przedmiotów, również 206 monet, punkty mocy do Spike'a, do Barley'a, do Mortisa, do Piperki. Bardzo się cieszę, ponieważ Piperkę chcę jaką drugą podnieść na Star Power, ponieważ uwielbiam ją grać. Punkty mocy do Penny i 2 bonusiki. Token Doubler razy 200. Nice. Jak widzicie, w sklepie mamy dostępne również nowe skiny. Pirat drogowy Karl, wyścigowiec Brock, bardzo fajny skin, oraz nowe przebranie cukiernik Barley. Może nie każdy wie, ale moja dziewczyna nagrywa Brawl Stars. W karcie macie przypięty najnowszy odcinek, gdzie razem z Justyną rywalizowaliśmy o skiny, więc koniecznie obejrzyjcie, zasubskrybujcie kanał, ponieważ pod każdym nowym odcinkiem u Justyny możecie wygrać jednego megaboksa. No to co, moi drodzy, zakupujemy Star Power, gwiezdna moc, za 2000 gemów. Wow! Wow! Po raz pierwszy mam Star Powera na jakiejś postaci. I to od razu na Franku. Wow! 2000 golda poszło! Moi drodzy, zobaczmy teraz, jak ten Frank wygląda. Pięknie, pięknie to wygląda. Moc 10, 240 puszek. Okej, moi drodzy, przyszedł czas zagrać Frankiem. Dzisiaj mamy event Gniewny Robo. Bardzo fajna mapa. Frank powinien się tutaj naprawdę mega fajnie spisać. Zobaczymy, jak nam pójdzie ze Star Powerem. Ej, mega się jaram, naprawdę. Zobaczymy, jak on będzie bił. Plus 40% mocniej, tak? Okej, ten dostał. On będzie mnie obijał, czy nie? Ja chyba sobie na razie odpuszczę, wiecie? Ale zrobimy tak. On chyba na auto-atak gra, co? Dobrze. I tu bym mógł szybciutko kogoś teraz zaskoczyć. Ale, wiecie co? Chyba tego nie zrobię. Nie, nie, nie ma sensu, nie ma sensu. Zbieramy sobie na spokojnie. Mamy stuna. Więc ja teraz powalę tą tutaj. O! Pięknie! Gniewny Robo! Plus 40 farel bije! Pięknie i uciekamy. Moi drodzy, jestem szybszy, mocniejszy. Biję po 3700. Wow. Wow, dobra, uciekajmy. Właśnie nie wiem, czy jestem szybszy. Chyba byłem też szybszy, nie? Star Power daje mi jeszcze szybkości, tak mi się wydaje. Dobra, Primo, ja na razie cię tylko zestunuję. Nie będę cię dobijał, mordo, bo ja sobie wezmę jeszcze 3 Power Cubesy z tego oto robocika. I tutaj będzie... Zadyma? Czy nie będzie zadymy? Farel! Zdążyłem go zabić, ale niestety padłem, no. Ajajajajajaj, szkoda, szkoda. Ale lecimy z kolejnym meczem. Ja wam mówię, dzisiaj tutaj sobie tym Frankiem typowo pogramy. Jestem jeszcze ciekaw, jak on będzie się sprawdzał na Brawl Ballu. Okej, lecimy z kolejnym meczem. W sumie tamten nie był aż taki najgorszy. Nie, myślałem, że to jest skrzynka przez chwilę. Dobra, mamy dwie skrzyneczki, super. Dawno nie grałem Frankiem na komputerze. Jestem teraz mega przyzwyczajony do Piperki. Na daleko. Ten Frank jest trochę taki ociężały. Co mamy Crowa tu? Czy ty Crowle? A dobra, uciekł sobie. Lekko mnie zaraził. Chyba się przestraszył mojego Star Powera. Mamy Karla u góry. Tu jest robocik. I Penny. Czy ta Penny dostanie? Dostała. Ten Karl dostał. I dostanie jeszcze raz? Niestety nie. Teraz dostanie. Bum. Bum. Cwaniaczek, cwaniaczek. Muszę kogoś zaskoczyć, wiecie? Muszę zaskoczyć.
wtedy będzie najłatwiej mi coś tutaj wywalczyć. Ten Karl by pasował do zaskoczenia. Op! And down. Bam, bam. Ej, znowu mi Shelly... Nie. Tak, Shelly mi skroiła fraga i nie dostałem ślurpika. Najgorzej. Dobra, dobijaj mi, dogo. Dobijaj, super. Dziękuję ci za to, że mi pomogłaś. Ale respi się już kolejny bot. Farel 7 na franku. To jest już sporo, mi się wydaje, na tę mapę. Teraz ją zaskoczę. Ajajaj, cwaniara. Teraz była w szoku, że dostała takiego hita. Tego spajka mógłbym porobić. Nie, ale miss. Ale zmisowałem, myślałem, że ona nie ucieknie. Co to był za śmieszny strzał, moja kochana. Ej, 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 ale ten spike już bije. Ten spike już bije i ucieka. Mam ślurpika i teraz uderzę mocno. Uciekam, uciekam. Za mocno bije ten spike. 4k HP. Spowolnił mnie lekko, ale spokojnie Farel nad wszystkim panuje. Tutaj mamy jeszcze... O, ślurpik, poko! Ach, nie trafiłem. Leon. Leon, poko. Ja sobie zejdę niżej, na 11 frank tylko. Na 11, to jest taki, wiecie, bambiczek. Wielkie starcie. Ten Leon zniknie. Aha, znikł. Gdzieś tu będzie. Leonik. No nie masz najmniejszych szans. Najmniejszych szans nie miałeś, mordo. 13 poziom franka na Star Powerze. Plus 7, bardzo fajnie to wyszło. Lecimy z kolejnym meczem. Okej, moi drodzy, lecimy dalej. Powiem wam tak. Przydałby mi się chyba skin Freda Flintstona tej postaci, wiecie? Umówmy się, 10 tysięcy łapek pod tym odcinkiem i kupuję Freda Flintstona. Mi się wydaje, że to będzie spoko opcja. I jeszcze pogramy sobie jakieś duo tym Frankiem. Ej, kozak jest ten Frank. Dobra. Bot nam się tutaj respi. Uciekajmy, bo jest za dużo na razie przeciwników. Wszyscy będą za mną lecieli, jak za mnie się sfokusuje. Gdzie ten Crow? Nie ma, dobra. Ricardo! Dobra! Crowa zabiłem, Ricardo. Czekajcie, 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 czekajcie. Gdzie ta? Sakura, to Sakura jest. Chodź, 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 Sakura. Chodź, 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 muszę cię dorwać. Muszę cię dorwać. Nie trafię, nie trafię, nie trafię. Teraz trafię. I leżysz. Dziękuję ci, mordo. Tu szybki rush tego bota. Nie! Ale mi HP zostało mało. Ja dziękuję. Ale ten bot szybko bije. 600, 600, 600, 600. Tutaj gdzieś jeszcze Power Cubes był zgubiony przeze mnie. Tam daleko w burzy. Nie. Nie ryzykuję. W głupi sposób jeszcze zginę. Dobra. Bocik sobie poszedł. Za kim on goni? Sobie poczekajmy chwilę. Sprawdźmy, co tu się dzieje. A to jest Colt. Colt jest zabójstwem dla Franka. Uważaj, Farel. Bo to nie jest wcale taki... Taki byle so. O, 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 dobra. Wygońmy go, bo on się nas boi. Teraz będzie nas fokusował. Coś tam nam trafił. Ten Dynamite ma przekichane. No ale ja na razie nie pomagam mu, po co? Tego Colta tylko chciałbym zabić i bym był zadowolony. Ło, Dynamite zaryzykował. Ja tutaj biorę sobie ładnie. O, Rosa! Boom! W łeb. Boom, boom, boom. Michael, wariacie ty! Nie podnoś tego! Michael! Michael! Bot na Michaela się fokusuje? Tak! A ja tędy. Elo, Mikey! Elo, Mikey! Wow, wow, wow! Co? Co? Jaki dobry thrower! Wow! Chciałem się z nim zabawić, ale widzicie? Jednak Dynamite potrafi zaskoczyć. Mega pokczampik dla gościa. Porobił jak chciał. Te dwie skrzynki biorę. Tam poszła Tara. Okej. Na Tarę w sumie trzeba uważać, bo ona może zaskoczyć Franka z bliska. Ale mamy już dwa cubesy. Co my tutaj mamy dalej? U góry była chyba skrzynka, o ile się nie mylę. Tam widzę Piperka ostro strzela. Trzeba też się jej strzec. Nita. No i co Nita? Byś chciała se ulta nabić, bo inaczej nie wyjdzie stąd, wiesz o tym. Dobra, ja już jej nie wypuszczam. Ja tutaj się z nią zabawię po prostu. Ona wie, że musi. No, niestety. Dziękuję. Dziękuję, Nita.
za pomoc w zdobyciu cubesa oraz wypiciu ślurpa. Kurczę, tą tarę bym zaskoczył jakoś. Dobra, pięknie. Tary już nie ma. Stuna też mu damy, bo nas zabije ten bot. No i zgarniamy 4 free power cubesy. Ładnie, bardzo ładnie. 7 zadymiarzy do końca. Piper. Nie będę ryzykował, wiecie? Ja bym ją zaskoczył, ona tu podejdzie, jak zbierze te cubesy. Zabiła hakera. Wow. Czyli zabiła Franka, jak widzicie. Kto się dobił? Kto to był? Co za postać? Bull. Dziękuję ci, Bull. Wow! Wow! Ta Piperka jest groźna. Oj, jest groźna. Potrafi zrobić bubę. Tą Rose bym sfokusował sobie. Gdzie jest bot? Gdzie jest bot? Niech tą Piperkę wygoni stąd. Dobra, dziękuję. Wow, ta Piperka po 2k hita. Dostała 3 coś? Leży, nice. Wielkie starcie, Faral napalony jak dzik na, nie wiem, na żołędzie. Leci, leci z nim. Ten Bull będzie chciał tutaj zafisiować trochę. Kurczę, boję się, że się zrespi. Wiecie co, nie? Bot. No niestety, nie miał najmniejszych szans. 14 power cubesów finalnie zdobyliśmy. Dobry, naprawdę dobry mecz. Jeszcze raz tym Frankiem musimy coś zagrać. Okej, okay, let's go. Jak widzicie, nie ma co się za mocno tutaj podpalać. Bo jak polecimy, to tym Frankiem nie zdążymy uciec. On jest mega wolny. A Piperki tutaj mają dużą przestrzeń, żeby nas powalić. Bot się respi, super. Ginek. Hello Ginek. Colt jest, powiem wam tak, zabójstwem dla Franka, więc trzeba uważać. Tutaj się wyjaśniają chłopaki, niech się wyjaśniają. Ja sobie tak tutaj koło tej chmurki przebiegnę. Tu do krzaczka wskoczę na chwilę. No i właśnie, o to chodzi, żeby... Nie. Muszę uciec. Muszę uciec, bo ten Colt mnie po prostu porobi jak dziecko. Uciekamy. Uciekamy jak najdalej. Mam nadzieję, że nikogo w krzaku nie będzie. Nie no, on mi drogę zaszedł, czy mi się wydaje? Tutaj Penny jakaś. Nie! Jeszcze Penny w krzaku była. Najgorzej! Ach. Nie miałem szans. Szkoda. Play again. Ale tu jest dużo skrzynek. Ja je od razu zwijam. Tu jest ta Sakura, będzie na to czaiła. Ja ci nie dam w ogóle, gościu, nawet tutaj podejść. Patrzcie, taki trójkącik idealnie pod Franka. Idealnie. Idealnie. I 3 skrzyneczki. Bam. Dziękuję. Kolejny trójkącik idealnie pod Franka. Aj, teraz mi snąłem. No co? Mordo. Primo! Primo! To moje rzeczy. Odejdź mi stąd. No, proszę wyjść. Wow, na mnie fokus? Elo, primo! Berek! Nie. Ja już zdaję na Majkiem. Miałem do czynienia. 5 power cubesów. Skoro by było to stracić jakoś tak łatwo. Tego Broka zdążyliśmy zaskoczyć i uciekamy, moi drodzy. Uciekamy. Mam ulta załadowanego i komuś bym przez ścianę w sumie solił. Hop. Dziękuję ci, Sakura, za pomoc. Tego El Primo mogę w sumie troszeczkę zaskoczyć. O kurczę, pamka. Jak tą pam zaskoczyć? Chodź. O, Dajna. Nie świruj, tak? Proszę ja ciebie. Ty do mnie tu nie podskakuj. Ach! Za mocno się podpaliłem, no. Za mocno się podpaliłem. Elo, Sakura. Taki bejcik na teamowanko troszeczkę ze strony Farela. No ale zaskutkowało odpowiednio. Dzięki, Frank.
Ja to skrajam. Wszystko rozwalamy pięknie. A Pamelka co? Będzie z tych śrubek do mnie cały czas ładowała? Ty się bij tam z Dynamikiem. Ja sobie poczekam. Zobaczymy, kto wygra. Obstawiajcie. Mi się wydaje, że ona nie może podejść do mnie. Bo inaczej, Dynamike, żeś się prawie sam wysadził. Ojejku. GG. Tak to wyglądało. No, mam nadzieję, że obstawialiście na PAM. No nic, moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że się tak samo wspaniale bawiliście jak ja. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz subskrybować kanału z dzwoneczkiem. Wbijcie również na kanał JJ-ki, ponieważ tam odcinki z Brawl Starsa pojawiają się regularnie. I przypominam, że za każde zostawione 4000 łapy w górę w następnym materiale otwieramy jednego Megaboxa. Trzymajcie się, hej!